Cześć, witajcie, witam wszystkich serdecznie z moim pierwszym filmiku z kamerką internetową. Nie czuję się z tym jeszcze... jakby to nazwać... naturalnie, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Kamera jest dosyć słabej jakości, ponieważ jest to kamerka internetowa za bodajże 35 zł. To sobie muszę ściszyć, tylko trochę za głośno mam. Chyba 35 zł kupiona jakoś 2-3 lata temu. Teraz za tą cenę bym kupił pewnie lepszą, ale nieważne. Jesteśmy w Enclave, 8 etap, przodkowie chyba, tak, w Backlon. To, czego nie udało mi się niestety nagrać w poprzednim. Kogo by tutaj sobie wziąć? Jakby co, to ja muszę być tak pochylony, bo muszę mieć strasznie blisko mikrofon, dzięki temu mnie dosyć dobrze słychać. Kogo by tu wziąć? Weźmiemy może druidkę z powrotem. Pastorał burzy może. Ceremonialny, lekki pancerz i tyle, ile mogę podziałów. 2. Okej. Także zaczynamy. Musisz walczyć na arenie, zanim Alecto wyrazi zgodę na audiencję. Pokoja intruzów, zatankuj sterowiec i wejdź do niego. Okej. Jakiś Alecto musi wyrazić zgodę na audiencję u niego. Nie wiem, kto to taki. Nie powiedzieli tego w życiu. Przez całą kampanię. Ale zobaczymy. Tam pewnie niektórzy się zdziwili moim wyglądem. Pełno osób pewnie się już obraziło, nie będzie mi oglądać. Trudno. O, cześć. Jakie wyjście z misji? Jezu, ja tutaj nie chciałem być, chyba. Tak może skąd pomysł na kamerkę? A pomysł jest stąd, bo... zobaczycie zresztą. Po Enclave chcę nagrać Cold Fear. Jako, że jest to horror, to stwierdziłem... czy niby horror, ale to pewnie jest FPS zwykły. No, pierwszy odcinek już mam nagrany jak coś. Tutaj nam Enclave dobiega końca, dlatego jakaś seria by się przydała następna, równocześnie ze Stalkerem. Stwierdziłem, że będzie to właśnie Cold Fear. Jako, że jest to horror, to pomyślałem, że fajnie by było zobaczyć samemu siebie w reakcjach, jakie mam podczas grania w to. Kurczę, tutaj ciężko idzie. Dużo jest wody i wszystkiego, dlatego jak zawsze miałem 60 FPS-ów, teraz mam 30. I tak ciągle sobie spada troszkę poniżej. Dobra, wezmę Kinjo, bo to nie jest zbyt dobra broń. Ten pastor oburzy. Może na trochę słabsze potworki jest ok, ale... dobra, wiecie co? Ja może lepiej zmienię postać. Oczywiście, że na zabójczyni, bo na kogo innego? Zwiadowcę? Chyba zwiadowcę. Zabójczyni jest zła. Łowczyni. Nie trafiłem i tak. Dobra, może jakiś nowy łuk? Nie. Tutaj wszystko się zgadza. Okej, możemy zaczynać. Dzięki temu dużo szybciej skończę ten etap i nie będzie aż takich problemów jak z magiem. Czy w tym przypadku druidką. Okej. Weźmiemy strzały snajperskie. Już widać tutaj kuszę, ale oczywiście się jeszcze nie pojawi. Bo po co? Oho, nie strzelił, nie wiem czemu. Nie strzeliła. Od razu mniej kłopotów. O, utopił się nasz goblin. Nie wiedziałem swoją drogą, że nie potrafią pływać. Teraz się o tym przekonałem. Daj się trafić. Jakim cudem on trafił przez to? Kurczę, kusza karzełków, no. Masz wybuchową. O, trujące strzały dostałem, a raczej bełty. Tak, bełty, bo nie mogę ich teraz użyć. Cześć.
I na razie. Zobaczymy swoją drogą, jak się sprawdzi ta kamerka, bo jak będzie naprawdę tragiczna jakość, bo z tego co wiem, ona ma takie lekkie przeskoki. Jak będzie naprawdę ona tragiczna, to ja jej nie będę zamieszczał. To jest taki testowy. Zobaczymy, jak to wyjdzie po prostu. No, jak to mówią, trzeba próbować nowe rzeczy. Otwierać. Gdzie jest ta arena? Ciekawe, czy mogę ich zabić. Tutaj? To jest ten przywódca i... Dobra, idę. Ała. Bym zginął już przed areną. Co to tutaj? Tutaj. Wow. Nocne monstrum. W tych kółeczkach, z tego co pamiętam, będą się respić różne takie dodatki, typu strzały, potiony i tak dalej. Arena nie jest trudna jakaś wybitnie. Oho. No, i po arenie. Zbieramy teraz trochę strzał. Tylko w jednym miejscu było. Teraz gdzieś z młotkiem. Niestety z naszej nacji. Będzie musiał zginąć. Przepraszam. Sam się naraziłeś. Dziękuję za potiona. To jest pewnie ten Alekton. Gruby jakiś imperator, no. Przeważnie tak jest. Tylko nie wiem, czemu oni wyglądają jak Rzymianie. O, ten jest twardy. Mam wybuchowe to. Może mi naskoczyć. Sporo kaski. I co teraz? To był ostatni? Podniosłem klucz, więc możliwe, że to jest klucz do wyjścia. Nie wiem. Zaraz zobaczymy. Okej, klucz do wyjścia. Dobra. Robota na 2 minuty. Tu coś koło tego. Okej, jest tutaj checkpoint. Czyli pewnie jakaś walka zaraz będzie. Cześć, gruby. Ah, impressive. I've been watching your every move on your little journey. Selenheim is quite a distance to travel, and I believe we may have a common problem. You are seeking our aid against the Outlanders, yes? Nie bardzo. The magic of Selenheim is inherent in our lands as well, and they are without any doubt going to invade us soon. There is a problem that would have to be dealt with first, however. You see, the passage at Kam Tsara is very narrow, as you know. And it is possible. No i co, mam to poszerzyć? Czy co mam z tym zrobić, bo nie wiem. A, czy jak czysto Spartan zaciągamy w kamieniołom, czy coś w tym stylu i wtedy... Nie wiem, podobnie robiłem w Total War. Zaciągają w jakąś taką wąską przełęcz i wtedy są łucznicy, a z przodu jacyś z włóczniami, ścianę z włóczniami, wiecie, ciężej jest się przedostać, wtedy morale rosną, bo mamy przewagę. W fajny sposób, jak jest na mapie takie miejsce. Z kampanii zła chyba zabijaliśmy tego Zayla, z tego co pamiętam. Także znowu mamy te przepladanie. If you can accomplish this, we will send the help you ask for. Dobra. We have just recently repaired our airship. Bring a fuel container filled with gas, and you may use it to reach your destination faster. Your Highness, okay, nie ma problemu. They are coming. Berserk. Goblin. Zaraz będzie Omaha bić. No i idę. Nie wiem, jak to nie trafiło. Wow!
Ej, tak to się nie robi. Tak od pleców zachodzić to nieładnie. Okej. Okay. Miał tylko kinjała, to... Czy tam kinjał, jak to się odmienia? Chyba kinjał. Zresztą nieważne, nie powinno mnie to aż tak bardzo interesować. O, berserk znowu. Chodź. Dobrze się patrzył na... Go, nie wiem, jak to nazwać. Rzymianina? Wtedy miał odwróconą uwagę i nie bronił się tarczą, dzięki czemu moje strzały ładnie go przeszyły. Chyba tędy muszę iść, nie mam pojęcia. Nie, zablokowane. Uff. To po co jest otwarte tutaj? Nie wiem, nie mam pojęcia. Którędy ja stąd przylazłem? Chyba tu? Nie. To może tutaj, na prawo? O, dobra, jednak. Cudem to nie dostało w głowę, to ja nie wiem. Strasznie mało tu FPS-u. Możliwe, że to przez to, że nagrywam jeszcze w tle tą kamerkę. Ale nie wiem. Nie biegaj tak. No co za... W końcu. To chyba raczej nie mam tego nie dotykać. Nie wiem, tak pomyślałem, że to jest to paliwo, ale nie. Dobra, lepiej wypiję potkę, bo tam... Kurde, gdzie ja wpadłem? Co tu się dzieje w ogóle? Muszę się nimi zająć tak z osobna. Dobra, bo on mnie jeszcze zatłucze, potem. Kurczę. Dobra, zmieniam na snajperskie. Raz. Jeszcze biega jak... Oni wiedzą, kiedy ja w nich celuję. To jest najgorsze. Przynajmniej tak to wygląda, jakby wiedzieli, kiedy w nich celuję. Ech, to ich zbroje. Wow, trafił. No tego się nie spodziewałem. Zobaczymy, ile jeszcze do końca tej automapki. Wytyfy, wyszedłem skąd przyszedłem. Chyba nie tędy. Tu jest sterowiec. I chyba tutaj musimy się dostać. Przynajmniej mam takie wrażenie, że... To tu. A gdzie on jest? Nie było tamto.
No oczywiście, że jakiś już. Co ty desant robią? I my tutaj zaraz zatłuką. Takiego spamu jeszcze nie widziałem strzałami. Dobra, ich tu zostawię. Nie będę z nimi się użerał, ale jakby co to załaduje cały kołczan. Okej. Okay. Mam nadzieję, że teraz mi pozwolą przejść. Kanister mam. No chyba... Żarty sobie jakieś robicie, ja pierdzielę. Nie wiem, pójdę jeszcze raz tam. Znajdź kanister, napełnij go paliwem, dopiero wtedy. No, co jest... Porażkę... Oho. By nie mogli zrobić, po prostu znaleźć kanister z paliwem. No, wtedy gra byłaby krótsza. Może jeszcze żyjesz? Mam nadzieję, że paliwo jest tutaj. Mordowni. Tylko jedną strzałę. 27 snajperski, może to mi dupę uratuje. Dobra, czyli wracamy do tamtego, co za pierwszym razem myślałem, że jest paliwem. I chyba dobrze myślałem. To teraz weź wróć tam. No to jest woda raczej, nie paliwo. Na wodę raczej nie lata. Zobaczymy tą ścieżką. Masakra. Na jednym końcu zostawić kanister, na drugim benzynę. To jest chyba paliwo. No właśnie. No i dziękuję bardzo. Teraz tylko wrócić. Już pewnie mi się zespawnuje na dupie 500 tych goblinów z kuszami. I będzie niemiło. Okej. Mam napełniony paliwem, mam kanister. Jeszcze czegoś będziesz chciał, to cicho zabiję i sam przejdę tam. No. Good. Trzeba było samemu znaleźć. No i co? No jestem, jaki problem? Ała. Co znowu coś wymyślił? Mam kanistę, mam paliwo. Czego ty jeszcze chcesz? Cię zepchnę zaraz. Co ja mam tu zrobić? Wow, za pierwszym razem jakoś nie chciała tam wskoczyć, co za chamstwo. Ale okej, coraz fajniejsze lokacje się robią, to... To bomby rzuca. Nawet pokazał się DPS. A okej, okay, to jest sterowca. To wszystko jest pod kontrolą. Myślałem, że tu jeszcze jakaś będzie akcja na sterowcu. Z tym, że będę musiał, nie wiem, strzelać z góry, z dołu. Z góry w dół raczej. Skoro latam, to no, wiadomo o co chodzi. Gadam głupoty. No i okej, okay, przeszliśmy poziom. Zdaliśmy 720 sztuk złota razem. Nowa misja Sanktuarium. I nowa cutscene. Something seemed oddly amiss. The ancestors had been estranged from their brothers in Selenheim longer than anyone could remember.
Yet very little negotiation was needed for them to accept the perilous request to send aid against the hordes of Dregatar. The eager offer to assist their downtrodden brothers came at only one request. Destroy the fortress of Kamsarah. The pact of Jifuro. The ancestors explained that it was their only hope of reaching the battle in time. For the pass of Kamsarah, held tightly by the enemy, was the only obstacle in the fastest route to Selenheim. Being a narrow path, Kamsarah was easily defended. It allowed very few men to keep an entire army at bay if need be, and it would be far too difficult if it were not destroyed. Desperate times called for desperate measures. The legendary High Wizard Zael was their last hope. Known as the Scourge of Vatar, the Bane of Zurana, the man who... Możliwe, że jakaś dobra broń. Wtedy mieliśmy miecz Mordesy w kampanii Nizła po jej zabiciu, a teraz jest bicz Vatara. Tylko... czy będziemy mogli używać? Czy Vatar po prostu ma ten bicz i to się tak nazywa? Ale obstawiam, że będziemy mogli go używać. Także dzięki za oglądanie, to by było na tyle w pierwszym odcinku. Ogólnie to... 12? Tak, chyba 12 odcinku zagrajmy w Enclave, ale pierwszym z kamerką. Enclave już kończymy. Stalker się dopiero rozkręca, można powiedzieć. No a cóż, później będzie Cold Fear, tak jak zapowiadałem, a jeszcze jak wszystko się uda z takim pewnym projektem, to na tamtym kanale będziecie mogli zobaczyć moje zagrajmy w Fallout 3. Także jeżeli jesteście fanami Fallouta, to zapraszam. Jeszcze nie ma ani jednego odcinka, ale one się pojawią. Raz w tygodniu będzie mój odcinek. Albo dwa, zobaczę jak tam się ugadam. A podczas całego tygodnia będą jeszcze odcinki innych zagrajmerów. Będą tam tylko RPG, tylko i wyłącznie RPG. Myślę, że to jest fajny projekt. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Dzięki za oglądanie pierwszego odcinka z kamerką. Jeżeli to będzie dobrze wyglądało, nie będzie aż takich dużych opóźnień, lagów i nie będziecie za bardzo narzekać, to myślę, że wszystkie gry będą z kamerką. Zobaczymy. Na razie.